15 listopada 2022 roku. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność dzisiejszego posiedzenia. Obecność stuprocentowa. W takim razie przejdę do kolejnego punktu. Przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad w dniu dzisiejszym mianowicie brzmi tak. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności posiedzenia. Punkt trzeci, przyjęcie porządku posiedzenia. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z ostatnich posiedzeń komisji. Protokół nr 42 z posiedzenia Komisji Samorządowej 25 sierpnia 2022 roku. Protokół nr 43 z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 8 września 2022 roku. Dzień dobry. Proszę o zakłócenie. Pozwolę sobie panu sekretarzu. Przepraszam. Piąte wydanie opinii komisji dotyczącej projektu budżetu miasta Rumi na rok 2023. Punkt szósty. Zaopiniowanie projektu uchwały na druku nr 637 i 638. Punkt siódmy. Przyjęcie planu pracy komisji samorządowej na rok 2023. Punkt ósmy. Zapytania i sprawy wniesione. Punkt dziewiąty. Zakończenie posiedzenia komisji. Czy z Państwa są jakieś uwagi do porządku posiedzenia dzisiejszego? Nie widzę. W takim razie, kto jest za przyjęciem takiego porządku posiedzenia, jaki odczytałem? Trzy głosy jednogłośnie. Dziękuję. W takim razie przechodzimy w porządku do punktu czwartego. Przyjęcie protokołu z ostatnich posiedzeń komisji. Są to dwa protokoły. Pamiętam, tych protokołów załączyłem. Weź tutaj napisz, żeby żółty kartce dołączyć pismo z Zrzeszenia Kaszubskiego. No to też mówi być, że miało być dołączone to pismo. Załącznik. Do tego czy do tego 40? Do którego to było? Dołączyć pismo z Zrzeszenia Kaszubskiego. To chodziło o tą nazwę Rumia na języku kaszubskim. W takim razie tak, uwagi do protokołu nr 42? Jakieś? Nie. Nie, nie ma. W takim razie kto jest za przyjęciem protokołu nr 42 z dnia 25 sierpnia 2022 roku? Jednogłośnie, dziękuję. Natomiast protokół nr 43, jakieś uwagi wnosimy? Nie. Czy coś? Nie widzę. Nie ma w takim razie. Kto jest za przyjęciem protokołu nr 43 z 8 września 2022? Jednogłośnie, dziękuję. Przechodzimy do punktu piątego. Wydanie opinii komisji dotyczącej projektu budżetu miasta Rumi na rok 2023. Znaczy dla nas, dla komisji, samorządowej nie ma jako taką. Nic nie prosił, jedynie akceptowalność tego, czy tak ma być, czy nie jest. A co my możemy tam zmienić? Komisja samorządowa właśnie tam nie ma nic zmieniać. Ale czy jakieś uwagi? Tak, do rządu. Nie, na pieniądze. Uwagi konstruktywne do opinii komisji naszej. Czy komisja jako samorządowa ma jakieś uwagi? Nie. Bo ja szczerze mówiąc nic nie wnoszę.
Miejskiej Rumi na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2020 roku wyraziła opinię i tutaj kto przeprowadza głosowanie, kto jest za pozytywną opinią? Jednogłośnie. W takim razie dziękuję. To już daliśmy w pan głos. Musisz pisać. Tak, wyraziła opinię pozytywną. Strasznie dużo. A nawet ta subwencja oświatowa, ja policzyła sobie to tak. Powiedz mi, czemu inne jednostki na subwencjach pracują i płacą? To jest, bo niektóre zależy. Mają ogromne też cięcia, nawet i no, ale wychodzą. No, starostwo ma... Znaczy zupełnie z samych, nie, z samego... Nie, no, do inwestycji dokładają. Mówisz o naszym starostwie? No. Wiesz, jakie cięcia nastąpiły? 250 tysięcy. Ale ogólnie jak zawsze był taki. Tylko jak zawsze dostawał tyle, co są wersje, jak to miał się zmieścić wszystko. Nie wiem jak teraz. Jak tam nic na rządzie. Ale zawsze. Się mieścił. Wiesz co jest jedynie? To nie mamy spolewki. Ale mamy spolewki. I one mamy 3 miliony, ile się nie mylę, albo 3 groszy. Na same spolewki. Same spolewki. To jest podstawówka, którego nie można liceum, nie? I to jest już ogromna różnica. 3 miliony 900, one się nie mylę, bo ale teraz nie chcę strzelać. Nie tylko tego, ale też personelu. Personelu, nie? No. Ile do kotła dodajemy? Ale mi rodzic nie daje. No właśnie, ale zobacz, jeżeli no rodzic płaci 4 ja złote za obiad. Ja prowadzę jednostkę pożytku publicznego, nie dostaję ani złotówki na utrzymanie, a latem zatrudniałem 30 ludzi. Ja uważam, że rodzic powinien płacić więcej. W przedszkolu no prywatnym córka płaci tam, nie wiem, 11 z groszem, tak? A w szkole płaci 4 rodzic. Resztę dopłacamy my jako gmina. A przecież za 4 zł nie ugotujesz obiadu. No ale jak można 4 zł za obiad płacić w dzisiejszych czasach? I dlatego się dziwić potem, że 4 wielkie kotły wywalamy do śmietnika. A jak można 4 zł za obiad? To jest niehumanitarne. Pozwólcie Państwo, że dalej będę głową. Mogę już dalej? Tak, proszę. Dyskusja sobie. Punkt 6. Zaopiniowanie projektu uchwały na druku numer 637. Druk numer 637 dotyczy w sprawie zmiany uchwały nr 1/5/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi. No i tak, na podstawie takiej i takiej to wszystko to wiemy. Jakie są procedury, natomiast uzasadnienie jest takie. W związku ze zmianą dotychczasowego nazwiska radnej Barbary Jasińskiej na Barbara Malek, koniecznym jest wprowadzenie powyższej zmiany w przedmiotowej uchwale. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały, jest uzasadniony projekt uchwały przedkłada przewodniczący Rady Miejskiej Rumi. Uwag rozumiem, że nie ma. Kto jest za przyjęciem tego wniosku na druku nr 637? 637. Na powołanie Hanukawa. Przechodzimy do wyboru, nie trzeba powtórzyć? Do druku nr 638. Jest to projekt uchwały dotyczący sprawy zmiany uchwały nr 19 rzymskie 276/2020. Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Rumi. I też na podstawie ustawy z dnia tam o samorządzie i tak dalej, wszystkie po kolei. Pozwolę sobie uzasadnienie czytać. W dniu 7 września 2020 roku dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku pismem z dnia 5 września 2022 roku poinformował przewodniczącego Rady Miejskiej o wygaśnięciu z dniem 5 września 2022 roku mandatu radnego Daniela Hadam z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. Do niniejszego pisma zostało załączone postanowienie nr 102/2022 komisarza wyborczego w Słupsku. 1 z dnia 5 września 2022 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Rumi.
W dniu 21 września 2022 roku dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku pismem z dnia 19 września 2022 roku poinformował przewodniczącego Rady Miejskiej o objęciu przez panią Hannę Kawa wakatującego mandatu radnego Rady Miejskiej Rumi. Do niniejszego pisma zostało załączone postanowienie nr 109/2022 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 19 września 2022 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej Rumi. Biorąc pod uwagę wygaśnięcie mandatu radnego Daniela Hadam oraz obsadzenie wolnego mandatu przez radną Hannę Kawa, konieczne stało się przeprowadzenie zmian w składach osobowych komisji proponowanych niniejszą uchwałą. Ponadto z uwagi na zmianę dotychczasowego nazwiska radnej Barbary Kaczyńskiej na Barbarę Malek wskazane jest wprowadzenie powyższych zmian w przedmiotowej uchwale. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Projekt uchwały przedkładał przewodniczący Rady Miejskiej. I tak, tu będzie tak. W punkcie pierwszym dotyczącym powołania składu osobowego Komisji Finansowo-Budżetowej w punkcie szóstym wyrazy Hadam Daniel zastępuje się wyrazami Kawa Hanna. W punkcie drugim paragraf trzeci. Punkt czwarty dotyczącym powołania składu osobowego Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. W punkcie drugim wyrazy Jasińska Barbara zastępuje się wyrazami Malek Barbara. W punkcie trzecim, w paragrafie trzecim punktu czwartego skreśla się podpunkt trzeci, to jest trzy, członek Hadam Daniel, a następnie podpunkty otrzymują numerację kolejną. W punkcie czwartym, w paragrafie trzecim punkt szósty dotyczącym powołania składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej w podpunkcie drugim wyrazy Hadam Daniel zastępuje się wyrazem Kawa Hanna. Cztery funkcje? Trzy. Trzy. Ja mam cztery. To dobrze. Bardzo dobrze. Ja mam 10. Uwag nie widzę. W takim razie kto jest za przyjęciem projektu uchwały na druku numer 638? Ja mam 10. To chodzi o to wszystko co na dole. To mamy skład. Teraz przejdziemy do planu pracy prawdopodobnie. Kolejnym punktem, a tu może pan sekretarz coś nam powiedzieć na ten temat. Drodzy Państwo, jestem bardzo wdzięczny i dziękuję. Składam podziękowania na ręce pana przewodniczącego, że zostałem zaproszony na dzisiejsze. Proszę. Chętnie zawsze jest pan widziany bez zaproszenia. Bardzo mi miło i bardzo dziękuję. Rozumiem, że po tak długim czasie, kiedy obradowaliście Państwo w formie zdalnej, teraz zobaczyć się na żywo to duża przyjemność. Dlatego cieszę się, że mogę być z Państwem. My dziękujemy również. To tyle z mojej strony, jeśli chodzi o... Proszę? To jak się zmieni. Wszyscy odmówili. Panie sekretarzu, rozumiem z tych list wszystko, że pani Hanna Kawa wchodzi w te komisje, w których uczestniczył pan Hadam, tak? Tak jest. Ja miałem przyjemność uczestniczyć w tym procesie, można powiedzieć, powołania pani radnej Kawa. Miało to miejsce we wrześniu. I także w kontakcie byłem bieżącym delegatorem Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku, gdzie komisarz wyborczy był zobowiązany wygasić mandat pana teraz już dyrektora Hadama. I ten proces był mi doskonale znany. Mam nadzieję, że z Państwa punktu widzenia również on się odbył w miarę sprawnie i cieszę się, że nie było żadnych perturbacji. Pan radny, ówczesny radny Hadam objął funkcję dyrektora szkoły. W związku z powyższym nie mógł jednocześnie pełnić mandatu radnego. Też taki ciekawy niuans. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy radny, który sprawował mandat, zdecydował się wystartować w konkursie i został dyrektorem. Więc ta kolizja nastąpiła po fakcie. Zazwyczaj mamy zwrotną sytuację do czynienia, kiedy na przykład osoba, która jest dyrektorem, nie mówię, że to musi być tylko dyrektor szkoły,
szkoły jako kandydat w wyborach, no nie ma gwarancji, że zostanie radnym, obejmie mandat. Wybory będą dla tej osoby korzystne i w momencie, kiedy tak się stanie w procesie wyborczym, jest dłuższy okres na zmienienie swojego statusu i to jest okres 3-miesięczny, na tak zwane uporządkowanie swojej sytuacji życiowej. Tutaj mieliśmy sytuację odmienną, czyli osoba już była radnym i nie mogła już pełnić tej funkcji, także musiał na dzień w zasadzie kolizji pan radny Hadan złożyć rezygnację, uczynił to, dostarczył rezygnację na ręce komisarza wyborczego pierwszego w Słupsku i później później to już przejęła delegatura Krajowego Biura Wyborczego pilotaż. No i szczęśliwie pani Hanna Kawa jest naszą członkinią Rady Miejskiej Rumi. Także myślę, że ta operacja się udała w pełni. Pacjent przeżył i w miarę też czasowo nie była rozwleczona, bo mogła trwać dłużej. Jak to pożegnanie było? Tego nie wiem. My też. Ja pani Bogacką bardzo dobrze znam. To by trzeba było zapytać inną osobę, bo ja w tym pożegnaniu nie uczestniczyłem. To nie było. Nie oszukujmy się. Pytam, bo nie zostałem zaproszony. Ja też nie. Taką znamienitą osobę na pewno żegnano, chociaż nie uczestniczyłem. Myślę, że burmistrz Witbrod wiedziałby więcej. Dziękuję za wskazanie. Jako burmistrz tematów oświatowych. Dziękujemy panie sekretarzu. Więc tak to wyglądało. Mam nadzieję, że nie. Dziękujemy panie sekretarzu. Nie za długo opowiadałem. Dziękuję panie przewodniczący. Tych zmian. Także dziękujemy za wyjaśnienie. Proszę. Przechodzimy w takim razie do dalszego punktu. Kolejnym punktem jest przyjęcie planu pracy Komisji Samorządowej na rok 2013. Pozwolę sobie odczytać. Plan pracy Komisji Samorządowej Rady Miejskiej Rumi na rok 2023 składa się z 5 punktów. Punkt pierwszy. Bieżące rozpatrywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i ich opiniowanie. Punkt drugi. Realizacja zadań Komisji wynikających z zakresu jej działania dotyczących statutów i regulaminów gminnych i jednostek organizacyjnych. Punkt trzeci. Przedkładanie Radzie Miejskiej w razie potrzeby propozycji nazewniczych obiektów miejskich, ich ocena i weryfikacja. Punkt czwarty. Wykonywanie bieżących czynności według zakresu kompetencji Komisji wynikających z inicjatywy własnej oraz uchwał Rady Miejskiej. Punkt piąty. Przygotowanie planu pracy Komisji Samorządowej na rok 2024. Rozumiem, że uwag nie ma, bo żeśmy już o tym rozmawiali, tak? Czyli oddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem planu pracy Komisji Samorządowej Rady Miejskiej na rok 2023? Jednogłośnie. Dziękuję. No i przechodzimy teraz do punktu kolejnego, ósmego. Zapytania i sprawy wniesione. Czy coś? Ja mam do pana sekretarza pytanko. Proszę bardzo. Z tego czasu zastanawialiśmy się, jak wyprostować sprawę zdalnego uczestnictwa w komisji i w Radzie. I prośba jest do pana sekretarza, żeby zerknął do statutu i regulaminu i przygotował, może taki temat wrzucił radcy prawnej, żeby radca prawny przygotował odpowiednie zapisy, bo tak pracujemy trochę na pograniczu czegoś tam. Czy opinię, żeby przygotował? Nie, może żeby przygotował poprawki do wpisania i do regulaminu i do statutu. Nie? Żeby się to zapisali, że może uczestniczyć, bo to z niczego nie wynika. Tak się szczęśliwie składa, że z taką identyczną w zasadzie inicjatywą już wystąpił jakiś czas temu przewodniczący do mnie. I nawet ten temat mam jako priorytet ustanowiony w swoim kalendarzu, drodzy Państwo. Nawet jakąś notatkę pan przewodniczący mi przekazał w tej materii, więc faktycznie trzeba będzie z radcą prawnym usiąść i to omówić. Wyprostować. Natomiast pewnie skończy się tym, że będziemy musieli dokonać zmian statutowych. Oczywiście nie będą to gruntowne zmiany, raczej kosmetyczne. No, polegające na tym, że dopiszemy proces zdalny jako. Tak, z tego co myśmy kiedyś wpisywali, jak to idę w słowo, to był taki zapis, żeby uniknąć problemu.
gdzie ma się odbywać komisja. Te komisje się różnie odbywały. Potem zostało sprecyzowane przez radcę prawnego, że komisje odbywają się w urzędzie, żeby wyprostować sprawę właśnie powoływania komisji gdzieś tam, gdzieś tam. Tak? Natomiast tutaj jest jeden problem. Problem tego, że uczestnictwo osobiste i zdalne, żeby nad tym się pochłonił radca prawny, że obojętnie czy jest taki czy taki uczestnictwo i sposób dokumentowania tego, bo na dzień dzisiejszy ja nie jestem przekonany, czy na siłę podpisywanie list jest zgodne z prawem w trybie zdalnym. Znaczy w trybie zdalnym przynajmniej wizja powinna być. Nie. W trybie zdalnym jest komisja w trybie zdalnym. No nie ma tam też określenia. Teraz i ten drugi problem, jeżeli ktoś uczestniczy, to wtedy trzeba jasno zapisać, że jeżeli ktoś uczestniczy w trybie zdalnym, to jego obowiązkiem jest podpisanie, tak? No tak. No bo z niczego to nie wynika, tak? Ja rozumiem. Jest umocowanie, drodzy Państwo, do tego, żeby się czy komisje, czy posiedzenia odbywały się zdalnym, ale wynikają one z przepisów innych ustaw. Ale nie wynikają z naszego regulaminu, to trzeba dostosować. Które to są pamiątką po tak naprawdę COVID-zie. I weźcie pod uwagę Państwo, że na przykład jest rozpatrywana zmiana kodeksu pracy też z kątem zapisów właśnie pracy zdalnej, bo to też nie jest do końca uregulowane. I wszystko wskazuje na to, że te zapisy trzeba będzie uszczegółowić. I tutaj jest moja prośba, sugestia, żeby radca prawny się pochłonił w taki sposób, żeby radny nagminnie nie mógł tego wykorzystać. Oczywiście, muszę uszczegółowić taki, w ten sposób, żeby nie było dwóch wyjść, takie trzech. Nie, żeby nie było tak, że ktoś się włączy na 5 minut, się wyłączy i dziękuję. No i to jest właśnie problem, bo myśmy już na tym też się kiedyś mówili. No ale tego, takie muszą być sformułowania, żeby ktoś nie markował uczestnictwa. Nie, ale mówię nagminnie. Jest to materia nowa, nieuregulowana. Albo zrobić zapis taki, że jest zobowiązany zgłosić, a przewodniczący musi wyrazić zgodę. No i tyle. Może to by było nawet najlepsze. No bo jeżeli przewodniczący nie wyrazi zgody na zdalne, to ma być na komisji i koniec, tak? Jego obowiązek. Natomiast jeżeli przewodniczący będzie wiedział, że jest to któryś raz z rzędu, to powie nie, no stary. Zróbcie, ale w ten sposób nie pracuje. Zwróćcie Państwo uwagę, że posiedzenia komisji. Tak, no, o tym już rozmawiałem. Są definiowane przez przewodniczącego. Czy w trybie zdalnym, czy w trybie stacjonarnym, nawet dzisiaj przychodzę. Tak, ale tutaj zamieszczenie dotyczy i komisji, i sesji, czyli tak. Tutaj będzie decyzję podejmował przewodniczący komisji, a tu będzie decyzję przewodniczący rady. Ja powiem szczerze, inaczej tego nie rozważam, bo to musi być jakby zielone światło ze strony osoby kierującej obradami. Jeżeli w przypadku komisji jest to przewodniczący komisji, a w przypadku obrad sesji przewodniczącej Rady Miejskiej, no to musi mieć wiedzę i przede wszystkim wyrazić wolę na to, żeby w takiej formie uczestnik posiedzenia funkcjonował. Tak, tym bardziej, że wyraża wolę na zwolnienie się z sesji. Tak. Trzech obowiązkiem jest zgłosić, a on musi wyrazić zgodę. Tak, jeżeli nie wyrazi zgody, to trzeba siedzieć do końca. Tak samo tutaj ta zależność, żeby była tak rozpatrzona przez prawnika, tak zapisana, żeby po prostu decydowała jedna osoba. Czy tak, ale żeby ktoś nad tym miał kontrolę. A czy w trybie mieszanym, czy in gremio? Różne są sytuacje, bo na szczęście. Panie sekretarzu, w przypadku jakiegoś uszczegółowienia lub pytań jeszcze ze strony radcy prawnego, czy coś, jestem do dyspozycji, oczywiście. Dlatego podkreśliłem właśnie, że nie jest to pilne, pan przewodniczący już przewidział ten wątek. Mówiąc prosto, ja mam naprawdę pod ręką te pańskie notatki na górnej półce i trzeba by... Nie są przesłane. Nie są przesłane. Na wierzchu. Dobrze. Więcej pytań? Nie ma. Dziękuję. No dobrze, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Jeszcze byśmy przywitali tutaj Florkę. Dzień dobry Panie. Już nie pamiętam, kiedy Pan przyszedł na komisję samorządową. Ale przyszedł. Ale dobrze się czuję, bo przyszedł. Przyszedł na komisję samorządową. No, za chwilę będzie to długa. Pytanie, czy specjalnie. Dobrze, w takim razie ja przechodzę do punktu.
Przechodzę do punktu 9. Zakończenie posiedzenia komisji dzisiejszej. Dziękuję serdecznie Państwu za udział. Dziękuję Państwu również mieszkańcom. Dziękuję Panie Sekretarzu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam, już koniec. Bardzo dziękuję. Reniu, czy jeszcze jest...